Pomagać można w różnoraki sposób. Ważne, żeby skutecznie, efektywnie i zachęcić jak najwięcej osób. Jedną z takich form jest modny ostatnio challenge. Niektórzy śpiewają, inni promują przy okazji aktywność fizyczną. I właśnie do takiej formy pomocy ochoczo przystąpiły instytucje, urzędy czy jednostki zajmujące się ratowaniem życia. W ramach m.in. Gaszyn Challenge zbierane są środki finansowe na leczenie 18-miesięcznego Wojtusia. Akcja rozprzestrzeniła się na całą Polskę i dotarła do powiatu wejherowskiego. Po wykonaniu 10 pompek na konto chłopca wpłacane są pieniążki. W naszym powiecie swoje zaangażowanie okazała m.in. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie. Policjanci, kiedy otrzymali to wyzwanie, natychmiast przyjęli je, no i włączyli się do tego zadania. Nie tylko policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ale także z jednostek podległych. Także w zasadzie cała nasza jednostka brała w tym udział. Byli to przedstawiciele, którzy mogli w tym dniu przystąpić do tego wyzwania. I no przede wszystkim liczyła się pomoc. No i tutaj ta właśnie też, to jest taka forma też zabawy, reprezentacji swojej jednostki, więc wszyscy chętnie przyłączyli się do tego zadania. Do akcji szybko przystąpiła Straż Miejska z Wejherowa. 14 funkcjonariuszy w czerwcowy poranek wykonało zadanie. Nie było z tym żadnego problemu. Nominacje otrzymaliśmy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz od Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Można powiedzieć podwójna nominacja, dlatego siły sprężone na maksa. Praktycznie wszyscy funkcjonariusze, którzy mogli tego dnia wziąć udział w akcji, że tak powiem, wykonali wymagane 10 pompek. Zebraliśmy pieniążki, wpłaciliśmy na konto i w ten sposób pomagamy Wojtusiowi. To oczywiście nie jedyne instytucje z naszego powiatu, które ochoczo wsparły szczytny cel. Do akcji przystąpiły niemal wszystkie jednostki Straży Pożarnej, zarówno państwowej, ochotniczej, jak i wszelkie oddziały ratownicze. Nie zabrakło też przedstawicieli wojska, a nawet starostwa powiatowego.